Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj zajmiemy się tuningiem klasycznego samochodu, jest to Chrysler. Raz wam powiem dokładnie nazwę. Chrysler VH Charger RT? What? E49? Co to jest za nazwa? E49 to brzmi jak jakieś BMW z 72 roku. Powiem wam, że już troszeczkę sobie tym autem jeździłem i ono jest ciekawe, ono ma dosyć dużo mocy, na tyle, że nawet na rondzie dałem radę zrobić ślizg i słuchajcie, bez żadnego tuningu driftowego, bez żadnego przygotowania, nic, totalnie na standardowym setupie. Nie mam pojęcia, skąd mam ten samochód. On pewnie pojawił się u mnie w garażu po zrobieniu jakichś tam wheel spinów i tak dalej. No i jest sobie, no i pomyślałem, a stunigujmy sobie gnoja, zobaczmy, co uda się z nim zrobić. Zwłaszcza, że właśnie całkiem ładne power slide drifty robi już teraz. Nie wiem, czemu jestem w tym lesie, skąd się tu wziąłem, ale jestem. Powiem tak, fura ma naprawdę sporo mocy, oczywiście to nie jest sporo mocy, to nie mam na myśli tam jakichś 600 koni mechanicznych. Sporo mocy jak na samochód klasyczny, jak na stary samochód z 72 roku. Tutaj mamy serpentynki, spróbujemy coś podriftować. Zobaczymy, jak nam pójdzie, czy coś uda się zrobić. Dobra, tu go obróciło, bo tak weszliśmy dziwnie. Ojej, ojej, ale nim się da, już próbowałem na rondzie przy trochę większej prędkości, chyba nawet na trójce, i poszło. O! No jest ciężko, jest ciężko. Dawno nie robiliśmy sobie samochodu takiego klasycznego, takiej kurde łódki z lat 70. Ja na to mówię łódka, bo Dodge Charger przypomina mi takiego właśnie, taką motorówkę, taką łódkę kurde z przodu. I to jest ten typ. Podoba mi się, w jaki sposób on się kurde tak buja, podczas gdy wiesz, naciskamy hamulec, dodajemy gazu, jak wchodzimy w drift czy coś. Nie, tak, tak bardzo, bardzo starodawnie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ładne, bardzo mi się to podoba. Dobra, trójeczka i... Ooo, tutaj zobacz. Kopię sprzęgło, ale nic się nie dzieje. To jest chyba... Ja nie wiem, na jaki rynek to było produkowane, to auto. Ale jest sobie w grze i nawet nie wiedziałem, że jest w grze marka Chrysler. I patrzę, no jest taki rodzynek, przetestuję go, pojeździłem nim trochę, mówię: dobra, gościu, występujesz na odcinku o tuningu driftowym, proszę bardzo. Bez żadnego tuningu, bez niczego, ja szacuję, że on ma gdzieś 200 koni. Może 300. Teraz, no... O Boże, spróbujmy nim dojechać w ogóle. Cztery biegi ma, piąty? Nie, cztery biegi ma tylko. Skrzynia biegów, patrzcie, jak długo trwa. Patrzcie sobie na zegar, jak długo trwa zmiana biegu. No jest to manual chyba. Ale jak automat, to... Jezu. Strasznie, strasznie taki ociężały. Tutaj czytam sobie, że ten samochód ma 302 konie mechaniczne i 4,3 litry silnik. To nie jest jakoś tam bardzo, bardzo dużo. Spodziewałem się jakiegoś większego litrażu, a naprawdę samochód radzi sobie świetnie. Co tutaj... Aha, był produkowany na rynek australijski, dlatego ma kierownicę po prawej stronie tutaj w Forzie Horizon. Poza tym akcja gry też dzieje się w Wielkiej Brytanii, gdzie tutaj samochody mają, mają sobie kierownicę po prawej stronie. Z takich jeszcze ciekawostek wyczytałem, że tutaj mamy silnik sześciocylindrowy, podejrzewam, że jakaś V-ka, nie? No, mniejsza z tym. W każdym razie, no, będziemy musieli troszeczkę go podkręcić do driftu, to na pewno. Będziemy musieli sobie poinstalować tutaj rzeczy. Postaram się zostawić silnik standardowy, żeby, wiesz, zostało jego serducho takie, jakie jest. Poinstalujemy to, co się da, zwiększymy moc tyle, ile się da. Na razie mamy 360 koni mechanicznych. Jak będzie gdzieś koło 500, to powinno nam spokojnie wystarczyć do driftu. Już mamy 490, 508, proszę bardzo. Może nawet nie będziemy musieli dawać jakiejś sprężarki ani nic. I ten mój ulubiony moment, jest drift.
Tutaj tak nie do końca pasuje, że ten samochód jest obniżony. Damy sobie to zawieszenie driftowe, ale samochód podwyższymy i zrobimy mu miękkie zawieszenie, dobra? Żeby zostawić mu trochę ducha. Dałem sobie to zawieszenie driftowe z tego powodu, żeby po prostu mieć większy kąt skrętu, nie? Jak mamy to zawieszenie driftowe, to wtedy możemy sobie większy kąt skrętu w samochodzie ustawić. 500 koni mechanicznych. Myślę, że nam wystarczy, żeby sobie dać tutaj te lepsze oponki, tak zróbmy. Z przodu dajmy troszeczkę szersze i felgi możemy zostawić standardowe, są w porządku. Tutaj z przodu możemy sobie dodać takie coś, z tyłu możemy dać sobie całkiem ładny spoiler. Całkiem dobrze to wygląda i zobacz! Ciekawe auto. Możemy zrobić patrzcie ile mam tutaj do wyboru silników. Zaczynamy od początku. 3.2 rzędowa szóstka, 6.2 V8, 8.4 V10 z Vipera, 6.2 V8 jakieś i 7 litrów V8. Ha, ty, nie kojarzę tego silnika. Nie widziałem jeszcze takiego swapa. Na razie spróbujemy bez swapa. 500 koni to jest dość dużo, powinno nam wystarczyć. Moglibyśmy dać jeszcze sobie sprężarkę. To będzie pasować do tego samochodu. Zobaczymy też, czy dźwięk się zmieni. Tutaj sobie dajmy jeszcze to, ulepszymy, żeby miał do łóżek. Ty, zaraz będziemy mieli 700 koni. No to na pewno nam wystarczy do driftu, patrząc na to, że samochód latał już ładnie za nim, żeśmy cokolwiek z nim zrobili. No i mamy gościa, słuchajcie, sześciocylindrowa V-ka. Tak się... zastanawiałem się nad tym, czy tutaj nie dać czasami takiego zawieszenia standardowego, żeby nim tak trochę bujało, jak na początku tego odcinka. To było fajne w tym samochodzie, on miał wtedy taką swoją charakterystyczną duszę. Ja tutaj i tak dałem dosyć miękko, dosyć wysoko go zrobiłem, jak na to zawieszenie driftowe. Chociaż może jeszcze uda się go zrobić bardziej miękko. To już jest max, jaki mogę wyciągnąć to zawieszenie driftowe. W standardzie on był chyba wyżej siedział trochę. Mocy tu nie brakuje, aczkolwiek troszeczkę za bardzo mi go prostuje. Tak jakby miał, jakby nie miał szpery na dyferencjale. Tak czasami go trochę za bardzo prostuje. Teraz zrobiłem coś ciekawego, czego w sumie nigdy nie robiłem jeszcze w samochodach driftowych. Dałem mu miękkie zawieszenie, ale nie buja nim tak bardzo. Jakbym tego chciał, na przykład przy zawieszeniu tym standardowym. No nie buja go, ciężko jest i żeby go tak bujnąć, ale coś tam się wygina podczas driftu. Możecie zwrócić na to uwagę, że tak ten bok auta idzie jakby w dół, nie? To widać tak troszeczkę. Mi się bardzo podoba. Żebyśmy zachowali trochę tej klasyki w nim. Ale za dużo mocy. O, ledwo co udało się odkręcić ten temat. Dobra, tutaj trochę przyhamujemy. Fura na pewno nie jest łatwa, bo tak. On tak jakby miał, nie wiem, turbolaga jakiegoś, czy coś takiego. Tylko, że on nie ma turbo, ma po prostu sprężarkę, zwykły kompresor. To jak? Nawet, ale tak dziwnie jest, no. Jak to te samochody klasyczne, niekiedy ciężko zrobić. Niektóre łatwo, od razu się robią łatwo do driftu. A inne są takie trudne. Dam sobie w ogóle tutaj takie polskie malowanie, widzicie nasze polskie barwy. Nie wiem, tak jakoś bardzo mi się spodobało, też takie klasyczne. Chociaż górę bym może dał nie w kolorze białym, tylko może w jakimś kremowym czy coś. Ale skoro mamy takie nasze polskie barwy, to też jest całkiem w porządeczku. Ja to mam podczas tego driftu takie agresywne ruchy, a to się powinno tak. Wchodzisz w drift. I odkręcasz sobie ładnie autko, nie? Żeby ci się ładnie wyprostowało. A ja się tak nauczyłem odruchowo już driftować, wiesz, tutaj szybko pyk, nie? Czasami tak trzeba, ale no nie zawsze. A ja robię tak zawsze, że zawsze takie agresywne ruchy mam tą kierownicą. I zawsze prawie gaz do końca, gdzie niekiedy nie zawsze to trzeba robić, no.
Widzieliście pieprzona doniczka z jakimś kwiatkiem mi wyprostowała dupę, no. Nie powinno tak być. A tutaj na przykład się zdusił. Nie chcę udawać tych opon takich standardowych, bo on ma bardzo dużo mocy, słuchajcie. On ma 700 kunia teraz. Co to? Jak dziwnie kierownica mnie odbiła. No, dawaj, wstawaj! Aaaa, i tu mi nie wstał już. Nie chciał mi pociągnąć. No, koła przednie stały w miejscu. A nie chciał mi wstać na obroty. Coś tutaj jest nie tak. Niby mocy dużo. A coś jakby z momentem obrotowym jest nie tak jest? Nie mam pojęcia. Chyba trzeba go ze sprzęgła trochę kopać. Koła z tyłu mamy wąziutkie. Kurde, nie wiem co to w ogóle za auto tam jechało. Nie mam pojęcia, co to, jakiś no name. Dobrze, mamy dwie próby do zrobienia. Próbę tutaj wokół lamp i próbę ronda musimy zrobić. I tak, zobaczymy czy uda się nim tak precyzyjnie łatwo robić wokół tych lamp jak jakimś Japońcem albo jakąś BM-ką. Czy to nam wyjdzie ładnie? Powiedzmy, że nawet ściskamy się do następnej lampki. Pff, patrz, do tej pory mi transfer nie wychodzi. To nie jest wina teraz samochodu. To jest moja wina. Chyba za szybko tam po prostu leciałem na tamtą lampkę, nie? To tak koślawo, kurde, jakiś trendowaty. O, i po lampie. O dobra, wiecie co, jak na moje umiejętności, to wydaje mi się, że ten samochód zaliczył. Chodźmy sobie teraz na duże rondo. Mocy mamy tutaj full, więc ja podejrzewam, że moglibyśmy pójść nawet na to rondo autostradowe i tam spróbować. I myślę, że czwóreczką by spokojnie pociągnął samochód tamto rondo. Zobaczymy, jak gładko będzie się zachowywał, czy nie będzie za bardzo prostował. Czy to jest po prostu dobry driftowóz, ale musicie brać pod uwagę, że tutaj zrobiłem trochę takiego myka z tym zawieszeniem, że ono jest po prostu miękkie. Przeważnie, jak robię samochody driftowe, no to one mają to zawieszenie takie no twarde, wszystko jest utwardzone przy samej glebie i wtedy, wiesz, to co robisz na kierownicy, samochód przekazuje od razu na drogę. A tu... No właśnie, tutaj jest tak zagadkowo. Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie teraz. I rondo, lecimy. Czyli co, ja myślę, że czwórka to będzie dobry bieg tego ronda. No i co, prostuje gościa, nie? Kurde, prostuje mi w maszynę. Albo prostuje go, albo po prostu przesterowuje. Ma jakiegoś kurde laga. Przy niskich obrotach nie powinien mieć aż takiego laga. Brakuje dwóch dodatkowych tłoków. Czy nie? No chciałem zachować ten seryjny silnik i jakby serce tego samochodu. Bo ja lubię takie rzeczy robić, to wtedy samochód jest taki unikalny. Ale jakbyśmy chcieli, to możemy do tego auta dużo różnych silników sobie powkładać bez żadnego problemu. Tam widzieliście, że mamy jakiś nawet V8H. Nie wiem od czego to jest, czy był taki silnik wcześniej, czy dopiero do Forcy go dodali jakoś. Nie wiem z jakiego auta on może nawet być, no ale jest jakaś tam V8 dokokszona. Jak macie pojęcie od czego to jest, to możecie pisać w komentarzach, bo ja nie wiem. Nie wiem co to robi. (Grywa)
koślawo. Nie, te drifty są takie, o, lecę bokiem, fajnie, no to lećmy, może uda się dolecieć gdzieś. Chodźmy sobie jeszcze tutaj w góry, bo to są takie fajne serpentynki, tu chyba, nie? Musimy pojechać. Chyba, ale nie, no tutaj raczej. Nie ma innej drogi przecież. Nie, no nie ma, to musi być tu. W ogóle przypomniały mi się moje początki driftowania, jak kupiłem sobie takie halówki do driftu. Pomyślałem, że ten podest pod stopy będzie mi się wbijał w pięty. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest taka po prostu metalowa, gruba płyta, blacha. Taka industrialna dosyć. No, ale nie, jest wygodnie. Teraz śmigam na bosaka, a zacząłem śmigać na bosaka dlatego, bo stopy strasznie śmierdziały w butach. Tutaj naprawdę się, chłopie, musisz zajebiście dużo nakręcić, no. I tutaj to tutaj, wiesz, ja tam sobie jakiś wiatraczek włączę i tutaj wieje ładnie, wszystko cacy. A w takim driftowodzie, w którym wszystko masz wywalone, same blachy, silnik i kierowca, nie? No to tam to się grzeje momentalnie. Kiedyś miałem do czynienia właśnie z takim samochodem driftowym, który miał 900 koni mechanicznych. To była BMW E30 bodajże. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, bo te driftowozy to mają raczej krótki żywot. W każdym razie... Właśnie tutaj chciałem ten zakręt sobie porobić. W każdym razie to było tak, że gościu mnie przewiózł w tym samochodzie na chwilę i dodał gazu i momentalnie w kabinie gorąco, nie? Ale tak momentalnie. A to nie była nie było jakieś lato czy coś, tylko to był listopad. To był listopad, gościu. I momentalnie gościu dodał trochę gazu i pyk, nie? Gorąco w środku jest. I tak nie jestem do końca pewny, czy to gorąco było dlatego, że bałem się o swoje życie i się spociłem po prostu ze strachu. Bo to wiesz, jak dodaję ci gazu w takim samochodzie, który ma wszystko wybebeszone z siebie, to ten silnik, to ty słyszysz tak, jakbyś miał głowę w komorze silnikowej, nie? To nie ma żadnego wygłuszenia ani nic. I jeszcze, wiesz, dodatkowo jakieś tam uturbione, jakieś coś porobione. To momentalnie gorąco, nie? I kurde, jest strach, jak się przesiądziesz z jakiegoś wygodnego, normalnego, wyciszonego autka, gdzie sobie jedziesz, wiesz, 160, nic nie słyszysz, żadnego silniku, tylko ewentualnie opony, i przesiądziesz się do czegoś takiego, to jest takie, what the fuck, co się dzieje ze mną, nie? Także jest, są na pewno wrażenia z takich driftowozów. Ciężko, powiem wam, że ciężko go opanować. Nie jest to na pewno najtrudniejszy driftowóz, z jakim miałem do czynienia, ale nie jest to najłatwiejsze auto do driftu. Jeśli chcecie, to sobie go spróbujcie. Ja sobie zrobiłem taki tuning trochę przypałowy, bo na miękko, no. Jest na miękko, no jakoś tam lata, ale tak próbuję się prostować, gdzieś tam zaraz łapię trakcję i wyrywa mi kierownica, nie? Więc jest taki, no, problematyczny trochę do driftu. Jeśli chcemy zrobić coś płynnego, nie wiem, czy chociaż jeden drift udał mi się taki ładny, płynny, żebyście byli zachwyceni, powiedzielibyście coś w stylu: Lucek, w końcu się nauczyłeś driftować. No raczej nie, na tym odcinku tego nie zobaczyliście raczej. No, jest jak jest, no, pokazuję wam to autko, sobie stuningowaliśmy kolejne. Ostatnie takie auto, które żeśmy sobie tuningowali, które naprawdę mi się podobało, to była BMW M5, którą gdzieś tam żebym sobie wygrzebał w moim garażu. I naprawdę auto kozackie, na standardowym silniku, też pięknie latało. Możecie sobie obczaić odcineczek, chyba na fiolet ją zrobiłem czy coś takiego, możecie sobie ogarnąć. Bardzo, bardzo fajny samochodzik. Ten chyba by się nadawał bardziej do takich właśnie power slide'ów. Na przykład tutaj mamy skrzyżowanie i wiesz, sobie wchodzisz w skrzyżowanie, pyk. I sobie robisz taki power slide'ik. Coś takiego. Oczywiście nie kończysz w płocie, ale wiesz, chodzi o to, że robisz sobie taki power slide'ik w starym stylu, w stylu lat 70. w tych takich filmów, gdzie się lubią takie pościgi, wiesz, samochodowe, nie? A tak, żeby coś super płynnego zrobić, no, to jest też kwestia, wiesz, oczywiście driftera i oczywiście tuningu, ale ja sobie zrobiłem taki i mi się nie driftuje nim najlepiej. Ale dałoby się na pewno jakoś tam lepiej śmigać. Widok z kokpitu wygląda tak. Proszę bardzo.
Anicja, wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się gorąco. Na razie. Hejas.